Jesteśmy w Skarżysku Kamiennej, w Bazylice Matki Bożej Ostrobramskiej. Skarżysko Kamienna i Matka Boża Ostrobramska. Chcielibyśmy Was zaprosić dzisiaj do wyjątkowego miejsca w Polsce, do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku. Dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe? Przede wszystkim dlatego, że znajduje się tu replika Ostrej Bramy z Wilna z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. To o tym wizerunku pisał w inwokacji nasz poeta Adam Mickiewicz. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Cudami słynący obraz Matki Bożej Ostrobramskiej od wieków chroni Polskę i Polaków. Matka Boża czuwa i obdarza licznymi łaskami. Bolesna historia Polski pod zaborami i historia powojenna nie złamała ducha Polaków. To Matka Boża roztoczyła nad naszym narodem pieczę i nie opuściła nas w trudnych chwilach. Miłosierdzie, które mieszka w wileńskiej Ostrej Bramie, jest też w Ostrej Bramie w Skarżysku. Nie wszyscy mogą się udać na Litwę do Ostrej Bramy. Dlatego mamy alternatywę – Ostrą Bramę w Skarżysku. Pielgrzymuj do tego miejsca. Zabierz ze sobą kogoś bliskiego, przyjaciela, rodzinę albo kogoś, kto w szczególny sposób potrzebuje duchowego wsparcia. Zabierz tę osobę do Matki, a ona na pewno nie odmówi swych łask. Powstanie Ostrej Bramy w Skarżysku zawdzięczamy pierwszemu ordynariuszowi diecezji radomskiej, księdzu biskupowi Edwardowi Materskiemu. Pochodził on z Wilna i często w dzieciństwie nawiedzał Ostrą Bramę i modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej. Po II wojnie światowej przez zamknięte granice na Litwę dla Polaków, którzy opuścili swoje ukochane ziemie, podjął decyzję budowy repliki Ostrej Bramy w Skarżysku Kamiennej. Prace rozpoczęły się 31 maja 1988 roku, a w roku 1989 Ostra Brama została wybudowana i poświęcona przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, który również pochodził z Wilna. Została wówczas poświęcona kaplica, a obraz Matki Bożej Miłosierdzia intronizowano. Mirek idzie. W kaplicy można w skupieniu się pomodlić i oddać swe troski Maryi. Przed cudownym obrazem modlą się ludzie w każdym wieku. W kaplicy panuje niepowtarzalna atmosfera. Ma się wrażenie, jakby przebywało się w Wilnie. Kościół, przy którym znajduje się Ostra Brama, został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej 25 października 2014 roku. Znajdują się w niej dary z bram Roku Świętego ze Stolicy Apostolskiej. Dary są z bazylik Świętego Piotra, Świętego Jana,
Matki Bożej Większej i świętego Pawła. Bazylika, chociaż stosunkowo nowa, ma niesamowity klimat sprzyjający zadumie i refleksji. Bardzo pozytywne jest, że jej wrota są otwarte od rana do wieczora. I jest tak, jak powinno być u matki, do której dziadki mogą przyjść o każdej porze po wsparcie, pocieszenie, pomoc. We wnętrzu bazyliki są piękne witraże Matki Bożej w ostrej bramie z Wilna i Jasnej Góry. Są też polskie godła od czasów piastowskich, a w nawach bocznych witraże polskich świętych. Jest święty Wojciech, święty Stanisław biskup męczennik, święty Kazimierz, święta Jadwiga Królowa, święty Jan Kanty, święty brat Albert, błogosławiona Karolina Kuskówna, święty Maksymilian Kolbe, błogosławiony Jerzy Matulewicz, święty Stanisław Kostka, błogosławiony Władysław Zgieleniowa, święta Jadwiga Śląska, błogosławiony Wincenty Kadłubek i inni święci. Są też witraże przedstawiające sceny z życia Matki Bożej. Matka Boża niepokalanie poczęta, narodzenie Najświętszej Maryi Panny, uczenie Najświętszej Maryi Panny, oddanie do świątyni, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, nawiedzenie świętej Elżbiety, Boże Narodzenie, ucieczka do Egiptu, odnalezienie w świątyni, cud w Kanie Galilejskiej, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Twórcą witraży jest Bolesław Szpetych. W sanktuarium znajduje się kaplica Bożego Miłosierdzia. Przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i wystawionym Najświętszym Sakramentem wierni proszą o miłosierdzie i dziękują za okazane łaski. W kaplicy są relikwie orędowników Bożego Miłosierdzia, świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny i jej spowiednika błogosławionego Michała Sopoćki. Są też relikwie świętego Rafała Kalinowskiego, świętej Joanny Beretta Molla, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W krużganku świątyni są miejsca pamięci narodowej.
witraż patronki świętokrzyskiej Armii Krajowej, Matki Bolesnej z Wykusu, tablica poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców Skarżyska, płaskorzeźba Matki Bożej Katyńskiej, Golgota Wschodu z tablicą poświęconą tym, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, tablica ponarska oraz poświęcona żołnierzom broniącym granic Polski w 1939 roku, gdy Związek Radziecki napadł na Polskę. Stańcie frontem, to będziecie miały przed bazyliką pamiątkę. Nie, ja? Cieplutko mi tam było. Bardzo dobrze. W takiej bazylice? W Wilnie to jest tak, że też jest podobny układ, bo też jest taka bazylika, tylko że barokowa. A ja tu jeszcze nie byłam, ja muszę sobie jeszcze tam przejść. Dwie ostre bramy, jedna matka. Obchodzone w kościele katolickim 16 listopada wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej u wielu Polaków, zwłaszcza tych ze wschodu, wywołuje tęskne myśli za Wilnem i obecną tam Maryją w jej cudownym obrazie. Matka Chrystusa doznaje czci w tym powszechnie znanym obrazie jako Matka Boża Miłosierdzia, Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska. Gdy w latach 1503-1522 Wilno otoczono murem i dziewięcioma bramami obronnymi, jedną z nich z zawieszoną nad nią obrazem Matki Bożej nazwano Ostrą Bramą. Z pewnością nikt nie przypuszczał, że to miejsce i obraz Matki Bożej w przyszłości będzie otaczane tak wielką czcią i pobożnością. W 1626 roku karmelici Bosi otworzyli w sąsiedztwie Ostrej Bramy klasztor i zaczęli rozsławiać kult Maryi. Warto wspomnieć, że 2 lipca 1927 roku kardynał Aleksander Kakowski z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego, prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda i marszałka Józefa Piłsudskiego, biskupów i duchowieństwa, dokonał uroczystej koronacji obrazu. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W Wilnie kaplica Ostrobramska posiada cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Miłosierdzia. Jest to jeden z najwybitniejszych renesansowych dzieł malarskich na Litwie, zwany Madonną Ostrobramską lub Madonną Wileńską. Namalowany został w XVII wieku specjalnie do tej kaplicy i wzorowany był na rycinach holenderskiego malarza Martina de Vosa. Od ponad 300 lat obraz Ostrobramski słynie z cudów. Był on czczony i uważany za cudowny zarówno przez katolików, jak też przez wiernych prawosławnych i unitów. Znany jest na całym świecie, a jego kopie znajdują się w kościołach wielu krajów. Namalowany został na deskach dębowych techniką temperową na podkładzie klejowo-kredowym. Autor obrazu nie jest znany. To jest bazylika mniejsza. Przedstawia Maryję ze skrzyżowanymi na piersi rękoma. Obecnie postać Maryi zakrywa błyszcząca złotem sukienka. Na głowie dwie korony
i wieniec z gwiazd 12, a na dole obraz wykończony srebrnym księżycem. Pod metalową sukienką ostrobramska pani jest ubrana w czerwoną tunikę z podwiniętymi rękawami, szyja okryta szalem, a głowa białą chustą. Całą postać otacza zielonkawo-błękitny płaszcz zarzucony na głowę i ramiona. Tło obrazu ma odcień brązu. Wykonany jest przez byłą wilniankę artystkę Izabelę Borowską, a ufundowany przez księdza biskupa Edwarda Materskiego, ordynariusza diecezji radomskiej, który włożył dużo serca w powstanie i rozwój tego sanktuarium. Matka Boża ukazana w tym wizerunku jako niewiasta zwiastowania i oczekująca. Obraz jest wiernym przedstawieniem tekstu biblijnego z Apokalipsy. Wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd 12. Ale to wejdziemy do środka. Dziękujemy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej za informacje zamieszczone na stronie sanktuarium, z których korzystaliśmy przy opracowaniu tego filmu. Dzięki.